Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj jest Pan Biednie, zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Titan Quest. Dobra, to co, lecimy z tym koksem, jak sami wiecie, jesteśmy w Oriencie. I mamy do załatwienia pewnego bossa. Kurde, nie pamiętam jak on się nazywa. Za chwilę Wam powiem, dlaczego jestem pewien, że mam bossa. Zobaczcie, przeszedłem kawałek mapy i zajarzyłem, że na tym poziomie jest do pokonania boss. Więc po prostu odpuściłem sobie grę. I cóż, od nowa załadowałem mapę i tak mi to wygląda. Wiadomo, gdybym miał pokonać samego bossa, zajęło mi to powiedzmy, nie wiem, półtorej minuty? Nie, dwie minuty, półtorej minuty, coś takiego. A co za tym idzie? No cóż, ten gameplay byłby chyba jednak za krótki. Nie, może wcześniej nie wiedzieliście. Znaczy wpakowałem w umiejętność wojenną tutaj w autoatak. Znaczy im więcej ataków zadam, tym większe obrażenia. Oczywiście na chwilę obecną, tak? Później to się zmieni. Chodźcie tutaj. Jak się nazywasz? Pełzający szlam. No to ciekawie, nie powiem. Dobra, może jeszcze przejdźmy tam na górę, zanim się cofniemy. I po krzyku. Okej, jak to sytuacja wygląda? Dobra, to teraz tutaj. A naprawdę, ten boss jest, cóż, ciekawy, to jest odpowiednie słowo. Jeszcze się zastanawiam, jak zrobić kolejny poziom legendarny, bo wiadomo, to jest epicki. Czy być może, nie wiem, jakoś dla was to samo nakręcić, ale wydaje mi się, że to będzie mało interesujące. I chyba lepszym rozwiązaniem po prostu byłoby nakręcenie poszczególnych bossów, jak pokonam, i zrobić z tego jakąś montaż. Montaż. Podobno jak to się po angielsku wymawia. Trzeba montaż. Chodźcie. Dobra. O Jezus, niestety brak mi niebieski potek. Jak tak się będziemy bawić. Cóż, nie ma co się oszukiwać, ale wydaje mi się, że będzie niełatwo z bossem. Nic w tym nie widać. Tutaj ktoś jeszcze by mi strzelał, czy co? Nie. Dobra, tutaj ogarnęliśmy. Tutaj w sumie też. Come on. Nie chcę tak używać moich umiejętności, bo po prostu nie mam niebieskich eliksirów. A nie chcę mi się jakoś specjalnie cofać, tak? Takie moje widzimisię. Oczywiście za chwilę trzymam Z, bo być może jest coś ciekawego, jakaś fioletowa broń czy cokolwiek innego. A kto nie liczyłbym na ramienniki, bo z tym aktualnie kuleje, niestety. O Jezus, ludzie, na życzenie! No nie wyrobię, no. Czegoś takiego jeszcze nie było. Zajebiście, no. Wow. No zajebiście, po prostu zajebiście. Wiedziałem, że warto powtórzyć sobie pewien poziom. No tego jeszcze nie było, nie powiem. Na życzenie, po prostu na życzenie. Zajebiście, no. Albo jeżeli ktoś nie lubi używać słowa zajebiście genialnie. Oczywiście ja tutaj mówiłem, że nie chcę używać speli, ale tam będzie mi się uczepiać szczegółów. Może ja za chwilę jeszcze przeżyję te na ramienniki, bo jestem ciekaw, co one dokładnie mi dają. O, na dwie zielone rzeczy. Fajnie. Nie powiem. Cyklopia, pałka talentu. Nie. Mam ciszę i mi styknie. Oczywiście cisza to moja broń, nic innego. To już mam dwie, trzy rzeczy fioletowe, okej. Okay. Co mi daje siły, zdrowia, szybkość ataku, do nieziemska moc. Wysysanie zdrowia.
No fajnie, fajnie, nie powiem, okej. Dobra. To co? Tu jest bossu. Lecimy z koksem. Może tutaj sobie po cichu zniszczę pułapki. Nie, jednak je zniszczę. A jednak zniszczę. Dobra. Jeszcze jego oddech do mnie nie dociera. To jest chimera. Nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Nie chcę kombinować. Bo przekombinuję i zginę od jednego ataku. Dobra, trafiłem elegancko. O, cofnijmy się. Szkoda tylko, że czasem trafiam. Dobra, dobra, dobra. Znowu. Dobra, to są te pułapki. A pułapki to zło, nie ma co się oszukiwać. Dawaj, tym ogniem. Okej. Dobra, cofnijmy się. Boję się zajebiście podejść pod ten ogień. Oczywiście mam tutaj chyba dużą odporność. To nie tu, to tu, gdzie to tu? Jest, 80%. Ale wydaje mi się, że i tak będzie nieciekawie. Dlatego wolę nie ryzykować, po prostu wolę nie ryzykować. Dobra, elegancko pokonaliśmy chimerę. No nie był to może jakiś wymagający boss. Ale... A zawsze jakiś. Dziennik zadań jest pusty. A to kwestia czasu. Dobra. Tutaj niestety nic ciekawego, ale to nic. Te naramienniki, które zdobyłem. No cóż. No pięknie, po prostu pięknie, naprawdę. Genialnie. No zawiodłeś, no. Szkoda, szkoda. A do czego ja tutaj jestem? Wow, kto tutaj przeszedł? Ktoś zły i w ogóle niedobry. Okej, ludzka, więc cóż, to by było na tyle aktualnie. Pogadajmy sobie, wiadomo. Spokojnie, spokojnie, ja ci to wszystko ocalę. Dobrze, więc cóż, to było na tyle. Mam nadzieję, że mój komentarz, jak i ten gameplay wam się podobał. Zapraszam standardowo do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos. Okej, mieliśmy zakończyć, tak, ale muszę się czymś pochwalić. Jak sami widzicie, przeszedłem, tutaj skończyliśmy niedawno, przed chwilą dosłownie. Ja tutaj przeszedłem także misję poboczną. Zakończyłem misję poboczną, żeby się nie powtarzać. I zobaczcie, kolejna fioletowa rzecz. Trójząb Forkosa. Oczywiście wiadomo, teraz będę myślał, co jest lepsze dla mnie i tak dalej. Ale jakie ja mam dzisiaj szczęście, no to w ogóle nie podlega dyskusji. Więc ja sobie będę kontynuował Titana Questa. A wam życzę dalszego miłego dnia. Więc teraz już tak na serio, trzymajcie się, do usłyszenia. Sayonara.